badał matkę afer III RP. Umarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Mija 30 lat od śmierci Michała Falcmana. Kontroler NIK na początku lat 90. wpadł na trop gigantycznej kradzieży publicznych pieniędzy z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. O swoich ustaleniach poinformował ówczesne władze. Adrian Borecki. Afera FOS, matka wszystkich afer. Gigantyczna kradzież publicznych pieniędzy z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Na jej trop wpadł kontroler Najwyższej Izby Kontroli, Michał Falcman. Rodzice dostawali pogróżki, grożono śmiercią tacie. Pamiętam czas, kiedy przez co najmniej 2 tygodnie nie chodziliśmy do szkoły, bo rodzice się bali, że coś nam się stanie. W 1991 roku Falcman zażądał od Narodowego Banku Polskiego informacji o transakcjach finansowych na kontach FOZ-u. O swoich ustaleniach poinformował ówczesne władze. Powiadamiał przecież pana Balcerowicza. Na Balcerowiczu absolutnie nie zrobiło to żadnego wrażenia. Zamiast reakcji władz było odsunięcie Falcmana od sprawy. Kilka dni później zmarł, nagle na zawał serca. Lekarz wziął mamę na bok i powiedział, proszę pani, to nie ma sensu. Są środki, które dosypuje się do kawy i które znikają z organizmu w ciągu 2 godzin. Ta sekcja nie ma sensu. Tajemniczych śmierci wokół afery FOS było więcej. W wypadku samochodowym zginął ówczesny prezes NIK Walerian Pańko. Wkrótce zmarł jego kierowca i dwaj policjanci, którzy pierwsi przyjechali na miejsce wypadku. Rocznicę śmierci Michała Falcmana do pisania historii na nowo wykorzystał jeden z najbogatszych posłów i były działacz PZPR Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej. Nieprawidłowości w FOS wykryła pierwsza Rada Nadzorcza i powiadomiła Ministerstwo Finansów, a Ministerstwo Finansów zawiadomiło NIK. Rosati nie po raz pierwszy kłamie na temat FOS-u. Przypomnijmy, że przecież był w Radzie Nadzorczej. Może, nie wiem komu dziękować, ale na pewno jakiemuś układowi tak zwanej kriszy na FOS-em, że nie poszedł do więzienia. Afera FOS miała nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Zagrabione pieniądze pozwoliły stworzyć bardzo wpływowe polityczno-medialne środowisko. W czasie procesu księgowa funduszu wyznała, że środki trafiały m.in. do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, pierwszej partii Donalda Tuska. Na fakty zaprasza Justyna Pochankę. Bliskim współpracownikiem głównej księgowej FOS była Renata Pochankę, matka byłej gwiazdy TVN, przez wiele lat związanej z tą stacją. Ludzie służb mocno angażowali się w tworzenie mediów w Polsce. Chodziło o łączenie tego z TVN-em, z IPI-em, bo mnóstwo ludzi ze służb, rzeczywiście. Do dnia dzisiejszego przecież są media, które korzystały z tych pieniędzy i to są media takie jak TVN. Przecież to jest rzecz sądownie, można powiedzieć, udowodniona. Są po prostu wielcy biznesmeni, wielcy politycy, którzy tak naprawdę są złodziejami, którzy cały czas korzystają z tego właśnie zamętu i tworzyli ten zamęt. Adrian Borecki, Wiadomości.